Headshot. Witam was moi drodzy, jestem Siegfried Q, a to jest Team Fortress 2 i tym razem Sniper. Czyli człowiek, który ma być efektywny, miły i zabić każdego, kogo spotka. Na wstępie tylko wam tutaj pokażę, bo ktoś, że jakby się pojawiły znowu pytania, klikamy Escape, opcje, wielu graczy, zaawansowane i tutaj odgrywaj dźwięk trafienia po zranieniu przeciwnika. Jeśli kogoś interesuje taki odgłos, taki piu, no to tu się to robi. No i Sniper ma trzy bronie, przechodząc do postaci. Jest to snajperka. O, działko, możemy z dużej odległości działka się pozbyć. Jak widzicie, po... O, ła, ła, ła. Gdy celuję ze snajperki, po prawej stronie pojawia się taki celowniczek. Oczywiście, gdy przybliżę. Znaczy, nie celowniczek, tylko takie ładowanie. No i gdy to się ładuje, im więcej mamy naładowane, tym większe obrażenia zadaje nasz strzał. Tak więc przy full, przy pełnym naładowaniu, gdy ta błyskawica już się zaświeci, jest 100%, nasze obrażenia są odpowiednio zwiększone. No i dzięki temu oczywiście bardziej zranimy przeciwnika. Jednocześnie z większości snajperek, poza jedną, o której powiem, można walić tak zwane headshoty, czyli wszyscy fani Counter-Strike'a będą w siódmym niebie. Oczywiście headshoty zawsze są trafieniem krytycznym, w związku z czym z pełni naładowanego strzału, będącego headshotem, można bez problemu zabić tego. Nawet grubego z przeładowanym życiem przez medyka. Przepraszam, tu chciałem pomóc koledze, bo pytał, co to jest pyro. Dobra, i kolejne rzeczy. Kolejna rzecz to tutaj, o, SMG to jest, czyli taki mały karabinek, dobry na średnie odległości. I kukri, czyli tak właściwie maczeta, w której będziemy ciąć szpiegów, którzy chcieliby nas zajść od tyłu. Ponieważ szpieg i snajper to dwaj odwieczni wrogowie. Zawsze gdyż snajper celuje do kogoś ze snajperki i wtedy szpieg zakrada się od dupy strony i próbuje wbić mu nóż w plecy. I tu zaraz wam pokażę następne broń. Oczywiście snajper to typowa jednostka wsparcia. Stoi daleko. O, pięknie headshotem zdjąłem przeciwnika. Oznaczenia śmierci są specjalne dla headshotów. Osobne, ale zlamiłem. No niestety. Dawno przyznam, snajperem nie grałem. Ostatnio głównie przy żołnierzu spędzam czas, więc... może mi nie iść idealnie. O, ale mi uciekł farciarz, no. Zawsze, gdy mamy do wyboru zabić, na przykład, załóżmy, że biegnie para, soldier i medyk, no to w takim przypadku staramy się zawsze celować w medyka, ponieważ bez medyka drużynie będzie na pewno o wiele ciężej. Teraz wam zapytam. O! Headshot! Zabiłem snajpera przeciwników. O, a tamten, no. Odsuń się, wywióro. Cholera, uciekł mi. Tu czekam, aż się naładuje, ponieważ naładowany strzał w przypadku niektórych postaci, nawet będąc trafieniem w ciało, a nie w głowę, potrafi zabić. Natomiast nienaładowany niekoniecznie. No jak wiadomo, w głowę trudniej trafić, więc... No ale z kolei strzał w głowę daje większą szansę na zabicie. Dobra, wypadałoby wreszcie zginąć i pokazać wam inne bronie, więc rzucę się na nich z SMG. Proszę bardzo, medyka. O, tutaj dostał Ubera, więc... Medyk z medykiem na Uberach, z Uber piłą, to w ogóle wypas, zabawa. Chyba ta drużyna nie należy do najlepszych, skoro ja tutaj jako żołnierz. No, wreszcie. Pięciu zabiłem strzałem w głowę. No wow, jestem w szoku. Ech, pasjonujący. Dobrze, następne bronie sobie wam pokazać. Po kolei może snajperki najpierw. Sydneyski usypiacz. Tu antyklingę. I plemienne ostrze. I po kolei, może tak. Antyklinga anuluje nam drugą broń właściwie, na dwójeczce teraz nic się nie dzieje, ale jak zobaczycie, na plecach ma snajper taką tarczę. Ta tarcza sprawia nam, daje nam właściwie taką właściwość, że szpieg nie może nas zadźgać ciosem w plecy, przynajmniej za pierwszym uderzeniem. Zostaje on oszołomiony na chwilę i jego pierwszy atak na nasze plecy jest zneutralizowany. To daje nam szansę odwrócić się i dziada ubić. Został mi jeden HP, haha, ale jestem pro. Tu weźmiemy apteczunię. Tak, plemienne ostrze sprawia, że jesteśmy bardziej podatni na obrażenia
Na obrażeń. Nie, przepraszam, to nie to ostrze. Plemienne ostrze sprawia, że zadajemy mniej obrażeń takim ciosem zwykłym, ale jednocześnie trafiony cel krwawi, dzięki czemu jest szansa, że dziad się wykrwawi, nawet jeśli nas zabije, albo nawet jeśli ucieknie. Taki snajper na przykład dostanie z plemiennego ostrze dziab i potem ucieknie, ale jest szansa, że wykrwawi się. To jest sydnejski usypiacz, to jest taka fajna broń, która zamiast strzelać z amunicji, znaczy z amunicji, z pocisków normalnych, jak inne snajperki, strzela strzykawkami. No i co to daje? No przede wszystkim te strzykawki nie można rozwalić czyjegoś baniaczka, czyli krótko mówiąc nie ma headshotów. Buł dla wszystkich graczy Counter-Strike'a. Będą płakać, pewnie nie użyją tej broni nigdy w życiu. Ale za to to ma bardzo fajną inną rzecz, a mianowicie strzykawki są wypełnione sikami. No i co, w związku z tym, że wypełnione sikami, zapytacie, tutaj zmienię, żeby pokazać następne. Ano to, że przeciwnik trafiony przez taką strzykawę z sikami staje się na chwilę żółty, a co za tym idzie, mówi fuj, blesik i w ogóle jest zniesmaczony, obrzydzony i tak dalej, i tak dalej. I dzięki temu otrzymuje krytyczne obrażenia od każdego z naszych sojuszników, co oczywiście się przydaje, mamy asysty i tak dalej, i tak dalej. O, dostałem w plecy od szpiega. Spytacie, dlaczego mnie zabił, skoro miałem tarczę? Ano dlatego, że to była darwińska tarcza ochronna, a nie antyklinga i ona daje tylko trochę więcej HP w zamian za karabin. W związku z czym przyznam, że w ogóle tego nie używam. Kolejne będzie Sikwundo i może zmienimy tu na bandytę z buszu i kolejna snajperka, co mi tam. Tak, dalekosiężny Jedi. Tej snajperki przyznam praktycznie w ogóle nie używam, ale to głównie dlatego, że wymaga wysokiego skilla snajperskiego, ponieważ jak widzicie na dole jest licznik głów. I ta snajperka działa w ten sposób, że za każdą ustrzeloną głowę zwiększa nam się, znaczy zmniejsza nam się tempo ładowania tego naszego super strzału, czy jakby to tam nazwać. Wiecie o co chodzi. O, dostałem w plecy tego, co nam się ładuje. Ogółem wolniej ładuje, ale z każdą ustrzeloną głową ładuje się coraz szybciej. No, niby wszystko fajnie, tylko że problem polega na tym, że za każdym razem jak trafimy w głowę, to nam się przyspiesza czas ładowania tego, a za każdym razem jak trafimy w ciało, to nam odejmuje jedną głowę tego naszego liczniczka, a gdy w ogóle spudłujemy, to nasz licznik się zeruje całkowicie, więc naprawdę trzeba być zawodowcem totalnym, żeby tejże broni używać. O, trafiłem go, słyszeliście, był klink, ale nie trafiłem w głowę, więc nie zabiłem dziada. Co by tu dalej? No, aha, tak, może wam... Tak, siki to jest tutaj Sikwundo, to się nazywa. I to są, krótko mówiąc, siki snajpera. Łoiczku, co nam to daje takie siki? No po pierwsze to samo co w przypadku sydnejskiego usypiacza, że przeciwnik trafiony tym, że otrzymuje mini krytyczne obrażenia, to się oczywiście przydaje. Po drugie, możemy gasić naszych kolegów, to trochę obleśne, oblać kogoś sikami, ale z drugiej strony każdy by wolał być oblany sikami niż spłonąć żywcem, nieprawdaż? Tak więc gdy widzimy, że kolega się pali, rzucamy w niego słoikiem z sikami i wszyscy jesteśmy szczęśliwi. Siebie oczywiście też możemy ugasić rzucając sobie sikami pod nogi. No i kolejną fajną cechą... Oj, sobie... Kolejną fajną cechą sików jest jeszcze to, że jeśli widzieliśmy gdzieś szpiega, że jest niewidzialny i tak dalej, możemy rzucić w niego tym Sikwundo, dzięki czemu... dzięki czemu będzie on widoczny, będzie taki niewidzialny z żółtą poświatą i będziemy wiedzieli, a tam się czai brzyda. No, bardzo przydatne to jest. Oczywiście znowu anuluje nam broń drugiej ręki, więc trzeba o tym pamiętać. Bandyta z buszu w połączeniu z Sikwundem. A nie trafiłem dziada. Połączenie z Sikwundem i sydnejskim usypiaczem jest wspaniałe, ponieważ zamienia wszystkie mini krytyczne obrażenia w krytyczne. Czyli jeśli ktoś jest sikami oblany, nie otrzymuje obrażeń mini krytycznych, jak to powinno mieć miejsce w przypadku właśnie tego obsikania. Bo normalnie to są mini krytyki. Natomiast w przypadku bandyty z buszu są to krytyczne, czyli większe obrażenia. No, oj, koniec mapki, kurczę blade, to dobra, zaraz do was wrócę. A więc jesteśmy z powrotem. Czego wam jeszcze nie zaprezentowałem, w sumie tylko dwie bronie główne. Pierwszy to jest Machina. Jest to snajperka, jak widać, wygląda wypaśnie i o dość specyficznej nazwie. I co ta snajperka robi, dlaczego jest taka fajna, ponieważ to przyznam, że moja ulubiona snajperka. Po pierwsze, najpierw zacznijmy od wad. Nie może strzelać bez przybliżenia, jak widzicie, dziwny dźwięk.
iskry lecą z lufy, to znaczy, że nie mogę oddać strzału bez przybliżenia. Ale co jest za to fajniejszego? Po pierwsze, obrażenie ma zwiększone przy pełnym naładowaniu naszego paseczka, więc o wiele łatwiej zabić przeciwników. Po drugie, jeśli mamy naładowany pełny ten paseczek naszej strzału, to trafiony to strzelamy pociskiem penetrującym. Co za tym idzie, jeśli trafimy przeciwnika i za nim jest drugi, no to trafiamy obu i możemy na przykład podwójne zabicie zdobyć. Bardzo fajna rzecz. Bardzo przydatna. No i bywa śmiercionośna. Tu biegną dwaj medycy, więc niestety nic nie zdziałam. Odsuńcie się, buraki, zaraz kogoś tam chcę zabić. No i niestety dałem się zajść medykom. Zaraz wam pokażę jeszcze raz, jak machina działa. I wspomnę przy okazji o kolejnej rzeczy machiny, która może się wydać niektórym dość sporą wadą, jeśli lubią bawić się z ukrycia. To znaczy, gdy oddajemy strzał, jak widzicie, taki pasek się robi. To oznacza, że machina używa tak zwanej amunicji smugowej, czyli właśnie zostawia takie smugi. O, pięknie dostał headshota. Zostawia smugi, w związku z czym przeciwnik może dostać. Sami dajemy przeciwnikowi informację. O, widzieliście? Pojawił się znaczek, taki specyficzny dźwięk, to znaczy, że jedną osobę przestrzeliłem i drugą zabiłem właśnie pociskiem penetrującym. Jeśli chodzi o amunicję smugową, no to wiadomo, jej największą wadą jest fakt, że sami dajemy przeciwnikowi informację, skąd snajper do niego strzela. No, ale kwestia gustu, niektórzy to lubią. Ostatnią bronią główną jest łowca, czyli tak właściwie łuk. Łuk ma swoje wady, ma swoje zalety. Wadą łuku jest, w sumie nie wiem, każdy zdecyduje sam, co jest wadą łuku. Na przykład to, że strzała chwilę leci. Po drugie, moc strzału, tego jak mocno wystrzelimy strzałę, jest uzależniona od tego, jak długo trzymamy. Jak widzicie, na dole się ładuje taki paseczek mały. Aj, pięknie dostał, ale niestety nie zabiłem dziada. O, ale za to z łuku możemy w fajny sposób zdobywać zabójstwa. Niestety strzały w kolano nie upośledzają umiejętności chodzenia naszego przeciwnika, ale za to z łuku bez problemu możemy walić headshoty, więc znowu wszyscy fani Counter-Strike'a mogą się cieszyć. Łuk i headshoty, no to naprawdę wspaniałe połączenie. Do tego ciekawostką jest możliwość podpalenia strzały przez naszą zaprzyjaźnioną pyrę, co spróbuję się wam zaraz zaprezentować. Gdy nasza strzała się pali, oczywiście zadaje większe obrażenie i nawet jest szansa, że podpali przeciwnika, jeśli dobrze kojarzę. Aha, i ostatnią sprawą jest drwina przy użyciu łuku, ponieważ za pomocą drwiny możemy zabić przeciwnika. Robimy tak. Dziab, dziab, dziab. I jeśli przed nami jest przeciwnik, to ta strzała go przeszywa i w tym momencie on ginie. My się śmiejemy, cieszymy. Nabiliśmy kogoś na rusz, teraz można go upiec. Cholercia, uciekł mi, no trudno się mówi, trzeba się schować. No i zginąłem, snajper nie jest za dobry na bliskiej odległości, to jest, jak powiedziałem, wsparcie, trzeba strzelać z daleka i w ogóle. Dobra, poszukamy jakiejś pyry, która by mi mogła podpalić strzałę. Podpal mi strzałę, proszę. Halo? Jeszcze raz, bo mi zgasła. Nie podpaliłaś. Podpal mi strzałę. Nie da się? No niestety, jak widać, nie każdy może podpalić strzały. Zlamiłem totalnie. Miałem podpaloną. Aha, no to widocznie jakiś błąd, ja nie widziałem tego. O, Ter, podpal mi strzałę. Dziękuję ci ślicznie. O, jak widzicie, moja strzała płonie pięknie. W związku z czym obrażenia z niej zadane są większe. Jeśli kogoś zabije dla Pyro... Ała, moja głowa. Powinna wpaść asysta, tak mi się przynajmniej wydaje. To by było tyle, jeśli chodzi o wszystkie bronie snajpera. Mam chyba odblokowane wszystkie, nic mi nie wiadomo, żeby były jakieś inne jeszcze. Zaraz tu zajrzymy. Gdzie jest snajper? Tu. To wszystko mam. Tutaj bronie też. O, jeszcze to jest. Shahin Shak. 20 plus 25 obrażeń, gdy mamy więcej niż 50 HP i minus 25% obrażeń, gdy mamy mniej niż 50%. Nie. Na odwrót. Nie. A nieważne. No.
W każdym razie to tyle, jeśli chodzi o bronię. Tutaj chwilę sobie postrzelam z łuku. Co prawda Robin Hooda się nie naoglądałem, więc łucznik ze mnie nie najlepszy. A to dziad zabił mnie, bananowy król. No kurczę blade. Niestety, tak jak powiedziałem, no nie jestem tutaj najlepszym łucznikiem. Dobra, przełączymy się na chwilę na machinę, co mi tam. I popatrzmy, czy ja tu mam w ogóle coś, czym mógłbym się z wami podzielić. Oj, wychodzi na to, że chyba... O, dobra. No więc osobom, które się zgłoszą, standardowo pierwszemu, mogę jednej osobie dać antyklingę i jednej sikłondo. Więc odzywajcie się jak... A, headshot, brzydalu, bananowy królu, nie ma dla ciebie bananów już. No i to tyle by było, tak jak mówię, do rozdania antyklinga i sikłondo. A, zabiłem działko, ahahaha. Tu się schowamy. A, nie trafiłem wroga, dlatego on będzie teraz widział, że tam strzelałem do niego. Cholera. Trzeba uciekać. A, zabili mnie i tak. No, kurczę blade, że tak to powiem delikatnie. Dobrze, i co tu dalej? W sumie nic dalej, opisałem wam wszystko, więc mogę chwilę pobiegać polami, żebyście się pośmiali. Może z łuku, co tam. Z reguły łukiem nie gram, to mogę teraz chwilę. Ja z reguły, tak jak już wam wspomniałem, gram brońmi typu Strange, dlatego ostatnio głównie w moim użytku jest... sydneyjski usypiacz. Oj. Jód mnie leczy na szczęście, tak. Tam widzę działko, trzeba je zdjąć. Niestety, gdy się ruszamy albo podskakujemy, znaczy podskakiwać nie możemy, ale gdy się ruszamy albo otrzymujemy obrażenia, nie jesteśmy w stanie trafić tak, jakbyśmy chcieli. Tu się schowam, może kogoś na dziebie. Oj, nie udało się. O tak, nadziałem kogoś na strzałę. Ha, ha, ha. Ale jestem fajny. Jak widzicie, taka rączka ze strzału, zabiłem opcjonalnie. No. To by było chyba na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Tak się dostanę. Albo dobra, jeszcze tutaj jedną mapkę. To teraz przełączymy się na sydneyjski usypiacz. Chwilę postrzelamy. I potem zakończę ten odcinek. Przypominam dzisiaj do wygrania, że tak to śmiesznie nazwę. Antyklinga i sikłondo, czyli w sumie nie bronie, a raczej takie zabawki przydatne. Aha, przy okazji, chcieliście, żebym z wami zrobił jakieś takie wspólne granie, bardzo chętnie. Tylko pytanie do was o serwer. Czy znacie jakiś serwer, który jest stosunkowo dobry, nie ma tam cheaterów, bla bla bla, a jednocześnie jest dość sporo miejsca. To znaczy dość sporo, tyle żeby się tam zmieściło z 5-10 osób, bo zakładam, że tylu was może tam być. Ja osobiście to nagrywam na tępym serwerze, ale niestety tępy serwer z reguły jest pełny. Ja tutaj często jak wchodzę, to tu jest 29-30 graczy, więc nie wydaje mi się... O, snajper! Nie trafił. A ja trafiłem. No niestety z sydneyjskiego sypiacza nie strzelę headshota, więc... Pomimo trafienia nie... O, tego już zabiłem. No i tak jak powiedziałem, ten serwer niestety z reguły jest stosunkowo pełny. Tutaj co nie przyjdę, to jest między 28, a trafił mnie bananowy król pierwszy. Dobra, chcesz machina, będzie machina. No, co to miałem? Zapomniałem, haha. No, tak jak mówię, w każdym razie tu jest zawsze pełno, więc jeśli chcielibyście ze mną zagrać, może zaproponujcie jakiś serwer. Mówię o tym już teraz, bo chciałem go zawczasu sprawdzić, czy rzeczywiście, czy to nie jest jakiś kicz i w ogóle, bo wiecie, dla kogoś może być dobre, ale ja tam wejdę i okaże się, że to jest na przykład jakiś... no nie wiem, no ale różne rzeczy się zdarzają, no. Tak czy siak, możecie podać serwery, na których wygracie, ja chętnie tam wejdę, sprawdzę jak wam idzie, zobaczę jak wygląda sam serwer i w ogóle. Zagramy wtedy razem. Powiedziałbym, że może Emilka nawet zagra z nami, ale Emilka nie grała dużo w Team Fortressa, ta gra jej nie przypadła do gustu. Pograła z Soldierem troszkę i na tym się skończyła jej przygoda. Tu działko, patrzcie. I bach, nie ma działka. Niestety ktoś się tam rozwalił granacikiem. O, Sojusz przebrzydły. Jednooki cyklop. Jak to Demoman mówi sam o sobie. Dobra, to postrzelamy. Gadam więcej niż to warte, ale co tam, dobra.
Gadam, żeby nie było nudno i żeby było w ogóle ciekawie. Tym bardziej, że mój skill nie jest na najwyższym poziomie. Patrzmy się jut. Pięknie, strzałem w lewą kostkę zginął. No to było w pełni profesjonalne. Tu widzę grubego. Ach, niestety przeżył, ponieważ nie był to strzał w głowę. Szukam celu, ale go nie widzę. O, działko! Pięknie zabiłem działko. Niestety snajpera... A, kurczę, bro. Tak, sygnałek, że Emilka już wraca. Czyli niedługo będzie, ja zaraz zakończę to nagranie. Dobra, jeszcze dwa życia i koniec nagrania, żeby nie było tutaj, że uciekam czy coś. No, to jest podwójny sygnałek. Nieważne. Takie nasze duperele. Tutaj szukamy celu. Panie, chodź ktoś. O, widziałem go. Wyłaś. No wyłaś, tchórzu. O, cholera, jasno, schował się. O, idzie gruby. Pięknie w headshota dostał. W headshota, ale powiedziałem głupia. Tutaj działka się trzeba pozbyć w międzyczasie. Oj, niestety byłem w zasięgu strzału tegoż działka. No i zabiło mnie. Dobra, miałem dwa życia, czy tam trzy, tak? To już jeszcze jedno. Dobra, tak czy siak jeszcze jedno. Hopsa. Mam nadzieję, że nie zapomniałem o żadnych informacjach odnośnie snajpera. Jeśli tak, to wybaczcie i mnie poprawcie. Działko poszło w cholerę, ha. Tam był gruby, ale uciekł. Że niestety tyle moich biega, że trudno wycelować przeciwnika. No niestety to jest też wada... O, patrzcie, pięknie w locie był, gdy go zabiłem. To jest też wada snajpera, nikt nie zwraca na niego uwagi z drużyny, więc z reguły nie jest on ani leczony, ani jakoś mu się nie pomaga, no i do tego z reguły mu się zasłania jeszcze złośliwie. Więc drużyna olewa to, że ja chciałbym kogoś trafić do diabła, a nikogo to nie interesuje. No ale to jest taka gra, co z reguły każdy sobie niestety. Szczególnie od czasów, gdy przeszła na free to play, haha. O, widziałem, jest gruby. A, trafiłem go, ale to nie był headshot, więc nie zginął. Trafiłem go drugi raz, teraz już na nie musiałem ładować do pełna. O! Nie trafiłem. Widzieliście, podwójna smuga była. To była jedna smuga tam, gdzie bym chciał trafić, a druga tam, gdzie trafiłem. To się pojawia wtedy, gdy ktoś nas trafi w momencie strzału. Albo gdy się ruszamy niepotrzebnie. Chociaż nie, podczas ruszania chyba się to nie dzieje. Tylko gdy ktoś nas trafi w momencie, gdy chcemy strzelić. No, nie zasłaniaj. Widzę tam snajpera. Nie, to żołnierz. Haha, pięknie dostał. Umieraj, brzydalu. O, widzę, że to życie trwa o wiele dłużej niż się spodziewałem. Pewnie niedługo zginę i zakończymy ten materiał. Pięknie, zabiłem snajpera. Znaczy, medyka. Haha, snajpera. Snajperem to nie jest. Wiewiórkę zabiłem, konkretnie mówiąc. Wszyscy mnie już pewnie nienawidzą. Mam dużo zabitych. Kciuka zabiłem. I winci coś tam. Ten przeżył, niestety mój strzał był za słaby, tam się leczy. O, pięknie, znowu wiewiórka zginęła, ależ jestem zły, jestem mordercą wiewiórek. Tu trzeba niestety... O, cholercia, nie trafiłem, no teraz tego... grubego będzie trudno. Oj, trzeba się zawinąć. No i wspaniale, zaraz ktoś tu wyjdzie z pewnością i będę mógł go zabić, ho, 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 ho. W tym życiu idzie mi nad wyraz dobrze, chyba dobrą kampę sobie znalazłem. O, nie trafiłem, kurczę, było dwóch przeciwników, mogłem chociaż jednego z nich. Trafiłem, ale nie headshotem, to jest tak zwany body shot, oj dupa. Ale patrzcie, 6 zabić w jednym życiu. Aż sobie zapiszę powtórkę. Znalazłem jeszcze jedno, prawie za to Ichi, ale po co mi ono. Dobra, to by było na tyle. Trzymajcie się i do następnego, hej!